Ale jest fine pricing dzisiaj, pomyślałem, że pojadę. Że pojadę poduszkowcem, gdyż przez te włączyłem, go rozwinąłem, nawet bardzo go rozwinąłem oraz kupiłem taką nową mapę Neon. Myślałem, że sobie pojadę tym pojazdem. Może zrobię taką przerwę w jakimś jeździe, żeby zrobić sobie ten zdjęcie na miniaturkę. Ale po co robić pauzę, przecież mogę zrobić pauzę nawet poza filmem. To jest, co ja mówię. To mogę po filmie zrobić miniaturkę. Się nacisnął i odpadł. Dobra. To co powiedziałem, to jest szalonego. Kupimy sobie trochę boosterów. No i zaszalejemy. Dzisiaj tak patrząc, to otworzymy 5 skrzyń. No chyba, że się zbierze, to będzie 6 skrzyń. Ale na pewno otworzymy 5 skrzyń. Ostatnio 3 osoby tam nie napisały. W tym dwie to były z zagranicy, więc naprawdę się trochę zdziwiłem, że tak zagraniczni osoby, że do mnie napiszą. To było dlatego, że wtedy... Że wtedy robiłem za cicho i to też wiesz, jakby... To mnie całe... Co ten ostatni napisał, ten Szymoneus, napisał, że trochę za cicho napisał. No i właśnie teraz patrzę na pomysł, żeby na przykład... Przepraszam. Wpadłem właśnie na pomysł, żeby... Kurde, no... Co, czemu ja tak nie mogę powiedzieć? To wpadłem na pomysł, żeby pozdrawiać osoby, które na przykład piszą jakieś dobre komentarze. Co powiecie na to? Jeśli jesteście za to, napiszcie w komentarzach, chociaż pewnie każdy jest. Jutro wyjdzie film z Wordboxa, no i myślę, że to będzie ostatni film, jeżeli się źle wyjdzie. Że na przykład, jeżeli osiągnie mniej niż 5 widzów, bo po co nagrywać filmy, które nikt nie ogląda. A jeżeli wyjdzie film, jak będzie tak co najmniej 5 wyświetleń, to myślę, że z Wordboxa wyjdzie jeszcze później. Dobra, a teraz... Jeżeli coś nie... Fajnie duszę, że wykorzystam je gdzie indziej, bo zaraz paliwo mi się skończy. Musiałem wykorzystać w takiej górce, gdzie jest paliwo, jeszcze takiej górze, na której daleko polecę, bo teraz z paliwem będzie średnio i się wywaliłem. Spróbujemy jeszcze raz. Przepraszam za to jeszcze raz. Chodzi o ten poduszkowiec, to poduszkowiec no jest takim ciekawym pojazdem, takim, który się wymaksuje, to naprawdę daje sobie radę. Widać, że ma wysoką prędkość, muszę uważać, żeby w środku boostera nie użyć. Bo tutaj bym musiał zobaczyć, czy jest to, nie chcę żadnych wiadomości. Robić drugiej próby do nagrywania i wszystkie ogólnie to wszystko robię na raz. Może się zdarzyć, że tak. Zrobię kilka razy, jeżeli to jest film, z którym nie robię takich ważniejszych rzeczy, ale jeżeli to jest taki film, który nie mogę drugi raz zrobić, to wtedy robię na raz. Nawet jeżeli mnie nie robię.
dalej. Ciekawe, jak daleko dolecimy. Siedem. Ja tylko nie zaleciłem, bo poduszkowiec ma taką wadę, że ma mało paliw. Po prostu. Daleko dolecimy. 1312. Ile ten film się nagrywa? 5 minut. No to jeszcze. Pojedziemy jeszcze raz i musimy zużyć to całe boostery, ponieważ po co zostawiać te boostery lepsze, bo skoro już je kupiłam, no to nie będę już ich trzymać, nawet mogę je zużyć już te wszystkie. Dobra, tutaj polecimy i ciekawe jak daleko lecimy. Poduszkowy jest taki trudny w manewrach, więc tak może ciężko być sterowany tym pojazdem. Nie chcę marnować kolejnego. 1650 diamentów na dopalaczach. To też was uszczęśliwić, żeby też było więcej cenne. To powiem wam wprost. Po prostu muszę coś zrobić, żeby było mi tak trochę wygodniej nagrywać. Teraz tak już zrobiłem źle, no i bym musiał zrobić to nawet teraz. Dobra, no to widzimy się za sekundę. Dla was to będzie sekunda, dla mnie to będzie kilka sekund. Wiem, to nie jest dużo, ale teraz zrobimy taką krótką przerwę. To jesteśmy po przerwie, widać, że jeszcze nie minęło 10 minut tutaj. Próbowałem zrobić arenę, ale niestety mi się nie udało. Nie chcę już płacić 2 diamentów za to. Myślę, że z poduszkowcem trochę się najechaliśmy, więc może otworzymy teraz garaż. Odblokujemy kilka skrzyni i sprawdzimy, czy mi wreszcie formuła wypadnie. Dobra, no to otwieramy 5 skrzyń. Nie wiem, powinienem otwierać to na końcu, ale no po prostu chcę zrobić taką zmianę. Nie chcę tracić o to beżyć, że wszystko trzymają do końca, że na końcu robią nawet fajne rzeczy, tylko po prostu pomyślałem, że na początku sobie zrobię takie rzeczy, potem myślę, że sobie zrobię taką fajną rzecz, potem może coś nudniejszego, potem znowu może coś takiego. Więc teraz otworzymy skrzynię, zobaczymy, co wypadnie. Z pierwszej skrzyni Diesel 4, żwir, Big Monster. To może być dobra, słaba skrzynia, żwir, rzędowy 6, zima, ulica pro. Jest formuła wreszcie. Ta skrzynia mi wypadła dobrze, bo wreszcie tylko wam opony formuła, które są dobre na przykład autostradę, czy inne takie asfaltowe drogi. Dobra, ulepszam. Dobra, są dwa silniki, które polecam, V12 oraz elektryczny ZAP. V12, no to tak jest, ten silnik bardzo wykorzystuje na takie górzyste tereny, takie faliste, jak na przykład wieś, czy na przykład pustynia i inne takie faliste. Księżyc, a elektryczny ZAP na takie dość bardziej płaskie, na przykład pory roku, czy autostrada, a nawet kolejka górska.
Też tutaj jest przyspieszenie, no i będzie tak powoli przyspieszać, coraz, i będzie coraz szybciej jeździć. A silnik V12 to od razu jedzie szybko. A jeśli chodzi o opony, no to mam żwir pro na takie bardziej kamieniste mapy, jak grota czy pustynia. Zima pro na przykład na Arktykę. Błoto, no to na przykład na wieś, od razu je ulepszę. Kosmos na takie mapy jak Księżyc. Formułę, no to wykorzystam na przykład na autostradę czy kolejkę górską. A Monster wykorzystam na takie mapy, do której powierzchnia może być różna lub powierzchnia jest niewiadoma, na przykład pory roku, gdyż jest powierzchnia błotnista, jak i zimowa. Albo na przykład na neony, bo nie wiem, jaka to może być nawierzchnia. Dobra, no to może otworzymy pozostałe skrzynie. Przepraszam. I co wypadnie? Żwir, hill climber, rzędowy 4, diesel 4, rzędowy 4, diesel 6, elektryczny. Elektryczny zap. Dobra skrzynia, bo elektryczny zap wypadł. Kolejny kontener. Rzędowy 4. V8. V6. Hill Climber. Kosmos. Rzędowy 6. Żwir Pro. Monster. Kontener. Kolejny. Żwir. Zima. Diesel 4. Diesel 6. Rzędowy 6. Ulica. Kosmos. Formuła. Dobrze. Ostatnia skrzynia została. I co z niej wypadnie? Żwir. Rajdówka. Zima. Zima. Ulica. Rajdówka. Elektryczny. V12. No. Dobrze mi poszło. Jedynie najgorsze, co dostałem, to był Big Monster, gdyż no to jest taki średni pojazd. Jedynie to jest duży. Jedynie co go. Jedyną jego zaletą jest to, że jest duży, ale. Ale co z tego wielkość, skoro jest ciężki strasznie i bardzo wolno przyspiesza. Więc po prostu najlepsza chyba dla mnie jest wyścigówka, bo jest lekka, szybka. Chociaż rajdówka też nie jest zła. Więc rajdówka myślę, że też trochę podniosę. O kurde, pieniędzy mi brakuje. Wyścigówka jest ulepszona na maksa? Wyścigówka jest, to może. Może przetestuję te nowe opony Formuła, które dostałem. Silnikiem elektrycznym ZAP. No i myślę, że jeżeli będzie tak, już końcówka filmu, czyli takie 14 minut, to. Oj, nawet idealnie autostrada się wzięła, więc myślę, że jeżeli będzie tak 14:30, to po prostu zrobię wam pauzę. O, garażem naprawdę dużo zrobiłem, 7345, więc po prostu. Pojedziemy trochę, tak 1000 metrów, no i. No i to będzie tyle. Ogólnie powiem tak, że autostrada jest dobrą mapą do zarabiania, o ile macie dobry pojazd. Szybki, ale nie za szybki, żeby po prostu wspinał się na wszystkie góry, ale żeby nie latał, bo może być taki przypadek, że po prostu się wywali. Tyle. Na Księżycu jest trochę łatwiej manewrować, gdyż tutaj jest taka mniejsza grawitacja, więc po prostu łatwiej nie robić przewrotu. Tutaj jest grawitacja normalna, więc po prostu. O, na przykład tutaj zrobiłem wywrotkę, no i to jest wszystko. No to dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że ten film wam się spodobał. Jeżeli tak, to skomentujcie. Oczywiście, jeżeli chcecie więcej filmów z tej gry, no to też napiszcie komentarz, jeżeli chcecie, żeby ten film był dłuższy. Trochę dziwnie to zabrzmiało, ale dzięki za oglądanie. To był Kuba Kok. Na razie.